Cześć, witajcie na kanale moim zdaniem.b. Zapraszam Was dzisiaj na film, o który prosiliście, a mianowicie What's on my iPhone. Mojego iPhone'a posiadam nieco ponad miesiąc. Kupiłam go na początku tego roku. Tutaj jeszcze oczywiście mam piękne pudełko. Jest to iPhone 6s. Nie wiem, czy tutaj coś widać. W kolorze złotym i z pojemnością 16 GB pamięci. Chciałam generalnie kolor srebrny, ale okazało się w sklepie, że nie ma w takiej pojemności srebrnego, w związku z tym mam złoty. Jedno, czego byłam pewna, to wiedziałam, że nie chcę rose gold i nie chcę ciemnego, bo bardzo zależało mi tutaj, żeby miał te ładne białe ramki. Natomiast rose gold mi się po prostu zwyczajnie nie podoba. Znaczy, ja generalnie lubię zimne kolory, w związku z tym bardzo chciałam srebrny, no ale jak nie ma, to trudno. I tutaj na razie posiadam go w case'ie takim przeźroczystym. Oczywiście zastanawiam się nad jakimiś takimi case'ami ozdobnymi, z diamencikami, z kryształkami Swarovskiego, z cudami na Q, ale na razie jest to zwykły przeźroczysty case, tylko on jest taki tutaj wzmacniany i ma tutaj zaślepki na porty do ładowania i na słuchawki, także to jest fajne. Jest taki podobno ochronny, chroni przed upadkami ten case. Tu ma wzmocnione brzegi, także mam nadzieję, że nic się z moim telefonem nie stanie. Za ten case kupowałam go stacjonarnie w galerii, na takim stoisku z akcesoriami do telefonów. Zapłaciłam około 100 zł, jakoś tak. Dodatkowo mam jeszcze z przodu szybkę na ekranie. Też ją kupowałam na tym stoisku właśnie z akcesoriami do telefonów i było o tyle fajnie, że pan mi ją założył od razu, także nie musiałam się męczyć z zakładaniem i dzięki temu jest założona w miarę równo i bez żadnych tutaj paprochów pod spodem ani baniek powietrza, ponieważ ja z takimi rzeczami, z takim naklejaniem perfekcyjnym mam problem, także fajnie, że ktoś to zrobił za mnie. I za szybkę zapłaciłam około, nie wiem, niecałe 50 zł. Także tak to wyglądało. Bardzo jestem z tej szybki zadowolona. Dzięki temu czuję się bezpiecznie, mając ten telefon tak obudowany, że nic się z nim nie stanie. Case już tutaj mam z tyłu porysowany, także dobrze, że jest. Mój telefon czasami lubi spadać. No, ptysio, który tutaj śpi, lubi go zrzucać ze stołu, z szafki i tak dalej. Poza tym ja ten telefon noszę w torebce i noszę go w takiej małej kieszonce, zawsze gdzieś z boku, ale już bez żadnego dodatkowego futera, bez żadnej skarpetki, bez niczego, także fajnie, że jest chroniony. I ten case tutaj na zewnątrz jeszcze ma takie dodatkowo nóżki, one są takie antypoślizgowe, że jak telefon leży na stole, to się nic nie ześlizgnie ze stołu, także super. A teraz zapraszam Was na dalszą część filmu, w której pokażę dokładnie, jakie aplikacje mam na telefonie, czyli ta najciekawsza rzecz. Ja też sama bardzo lubię takie filmy oglądać. Teraz też dużo takich oglądałam właśnie, co sobie pościągać na nowy telefon. Także zapraszam Was do dalszej części filmu. Tak wygląda mój iPhone z bliska. Przód i tył. Tak wygląda mój ekran początkowy. I omawiając, od góry mamy zegar. Potem mam folder fotografia. I w tym folderze mam umieszczone zdjęcia, wideo, layout. To jest aplikacja połączona z Instagramem. Myślę, że już wszyscy ją znają. Tutaj jeszcze na dole jest InstaShape i Photosplash, ale są to aplikacje, których jeszcze nie używałam. Ściągnęłam i jeszcze z nich nie korzystałam. Zresztą z aplikacji wideo, która jest systemowa tutaj na telefonie, też jeszcze nie korzystałam. Także najczęściej, prawda, tutaj korzystam z galerii zdjęć oraz z layoutu. Następnie mamy tutaj folder biuro i tutaj mam przypomnienia, kalkulator, notatki, kalendarz, AnyDo i Tiny Scanner. Z AnyDo i z Tiny Scannera jeszcze nie korzystałam, ściągnęłam je jak na razie tylko, natomiast bardzo często korzystam z kalkulatora, z notatek i z kalendarza. Do przypomnień nie umiem się jeszcze przekonać, ale próbuję. Następnie mamy tutaj Safari, FaceTime'a oraz folder nawigacja. I tutaj mam różne aplikacje do nawigacji, ale najczęściej korzystam z Google Maps. Czasami z Janosika. Janosik jest o tyle fajny, że daje nam informacje
o kontrolach policji na drodze. Także to się czasem przydaje, żeby nie zapłacić mandatów, prawda? I informuje nas również o fotoradarach. Także fotoradary i patrole policji to jest całkiem spoko. No, kilka razy dzięki temu nie zapłaciłam mandatu. Tutaj natomiast jeszcze mamy mapy, które były na Androidzie, a na dole mam TripAdvisor oraz Foursquare. Jeszcze z tych aplikacji nie korzystałam, tak jak mówię, no na razie ściągam, testuję, bawię się. Później dalej mam Studio, to jest aplikacja dla twórców YouTube'a, która pozwala ogarnąć swój kanał Instagram, Facebook, Messenger, strony do zarządzania fanpage'em na Facebooku, obserwujący, do śledzenia obserwujących na Instagramie, takie statystyki, Pinterest. Tak jak już mówiłam w filmie o tablecie, jeszcze nie korzystam z Pinteresta, ponieważ gdzieś mi przepadło hasło. Snapchat. Założyłam mojego Snapchata, nawet Was na niego zapraszałam, ale jeszcze nic się tam nie pojawiło, w związku z tym ja na razie tylko podglądam innych. Dropbox do przesyłania plików pomiędzy telefonem, tabletem i komputerem. Dalej mamy Pogodę, z której bardzo często korzystam. Dwie aplikacje do maila. Aplikacja systemowa z iOS-a oraz Gmail. Ja niestety nie umiem się przekonać do tej systemowej aplikacji do odbioru maili, więc zainstalowałam sobie Gmaila, do którego jestem bardziej przyzwyczajona. Tutaj jeszcze jest jakaś aplikacja do liczenia kalorii, Kaloriopedia. No na razie... ściągnęłam, zajrzałam i nie przekonuje mnie do końca, ale staram się wziąć za siebie, w związku z tym też takie klimaty fitnessowo-kaloryczne troszkę mnie interesują. Na dole, na pasku mam dwie aplikacje do aparatu. Ta pierwsza od lewej to jest Camera Plus i jest wersja darmowa, która jest bardzo uboga. Ja ściągnąłem sobie wersję płatną, bodajże za 3 euro. Natomiast na razie robi zdjęcia i tak standardową aplikacją z iPhone'a aparatem. Ta kamera ma więcej funkcji, można te zdjęcia od razu rozjaśniać, przybliżać, można różne filtry nakładać, no, można już je poddać takiej obróbce, bardziej jakbyśmy robiły te zdjęcia aparatem, a nie telefonem. No i tutaj standardowo wiadomości i telefon. Na następnej stronie mam, tak, począwszy od góry, bank, Excel. Mam taki pomysł, żeby zapisywać wydatki sobie w Excelu. Do tej pory robiłam to w Excelu na komputerze, ale teraz stwierdzam, że na komputerze się to nie sprawdza, bo muszę usiąść przy tym komputerze i wymyśliłam, że będę to zapisywać właśnie na telefonie i tablecie, ale jeszcze nie odpalałam tego Excela na telefonie. Zobaczymy, jak to się sprawdzi. Tutaj Quick Voice, dyktafon i tutaj mamy jeszcze folder ze słownikami. Sobie zrobiłam do sprawdzania słówek. Tutaj jeżeli chodzi o słowniki, to mam Polish Dict i słownik Sponsa, także korzystam. Tutaj mam folder z grami. Rzadko gram na telefonie, częściej gram na tablecie albo wcale, ale jeżeli chodzi o gry, to ściągam sobie Uno Friends, Sudoku, Mahjong, Solitaire, czyli Pasjans. Co ja tu jeszcze mam? Jakieś City Rush, Candy Crush, Traffic Master i Quizowanie. I to są chyba wszystkie gry, jakie tu mam, ale tak jak mówię, nie gram praktycznie w żadną z nich. Jeżeli chodzi o następny folder, to jest muzyka i tutaj mam Spotify oraz muzykę, aplikację systemową. Tej systemowej jeszcze w ogóle nie odpalałam, ze Spotify czasem sobie korzystam. Tutaj mam aplikację KWC z wizażu. Stwierdziłam, że może warto by było sprawdzać kosmetyki przed zakupem, żeby uniknąć kupowania bubli. Może jak do tej pory korzystałam raz. Tutaj mam iMovie. Tego iMovie nie było na telefonie, natomiast miałam go na tablecie i mogłam sobie udostępnić, prawda? Jeżeli mam coś na jednym urządzeniu, to mogłam udostępnić na kolejne. Także mam też iMovie właśnie na telefonie, chociaż generalnie nie wiem po co, czy będę nim coś składać na telefonie, czy nie. Na tablecie, tak jak Wam wspominałam, się przymierzam. Dalej mam aplikację do YouTube oraz kolejny folder o nazwie kupony. Właśnie tutaj sobie pościągałam różne aplikacje z kuponami, takie jak kupon do McDonalda, jakieś kupony przez Q, jakaś gazetka z Rossmana. EveryTap to jest jakaś aplikacja do zbierania punktów w restauracjach. Widziałam, że tu w Katowicach i na Górnym Śląsku jest kilka restauracji, które z tego korzystają, jakąś tam darmową kawę,
można dostać i tak dalej, ale jeszcze nie testowałam, trochę się tego boję, zobaczymy jak mi pójdzie. Na pewno w Warszawie jest więcej lokali, które z tej aplikacji korzystają. Potem Payback, chociaż ja mam kartę, ale muszę powiedzieć, że nie korzystam, rzadko zbieram punkty z Paybacka, dlatego że punkty są dawane w sklepach, na stacjach benzynowych i w restauracjach, które są generalnie drogie. Także jak już jestem w jakimś miejscu, to zazwyczaj zapominam karty ze sobą, a generalnie rzadko odwiedzam miejsca, które dają punkty, bo na stacjach tankuję innych, do kina chodzę innego i tak dalej. Tutaj mam aplikację z Galerii Katowickiej. Ona jest takim połączeniem nawigacji i zbierania punktów tutaj w galerii. Kiedyś próbowałam z niej korzystać jako nawigacji pod tytułem, żeby znaleźć jakiś konkretny sklep, ale zanim skorzystałam z tej aplikacji i tu coś znalazłam, to już znalazłam sklep błądząc po galerii. No ale jest to jakieś rozwiązanie, ponieważ chodząc po Galerii Katowickiej również nie udało mi się znaleźć nigdy takiej mapy sklepu. W związku z tym może to jest już taki trend, że tylko mapa sklepu w aplikacji. Tutaj jeszcze mam Nordfish punkty i jakiś Doorplay czy Doorply, nie wiem jak to się nawet czyta. I dalej jeszcze jakieś się zawieruszyły tutaj kody rabatowe, ale nie korzystam, tak jak mówię, pościągałam, bo szukam i odkrywam nowych aplikacji, ale to wszystko będzie chyba do wyrzucenia. Dalej mam aplikację Intercity, no tak samo jak przy tablecie, uważam, że ona jest nie do końca udana, nie pozwolę. I nie korzystam, chciałam kupić przy jej pomocy bilet, ale w końcu kupiłam normalnie na stronie. Dalej mam App Store i ustawienia i na ostatniej stronie mam folder dodatki, gdzie powrzucałam wszystkie aplikacje systemowe, których zupełnie nie używam i są mi nieprzydatne i mi trochę śmiecą. Tutaj mam aplikację Zdrowie, która jest aplikacją systemową, ale jest całkiem zabawna, jak dla mnie. Pozwala obserwować, ile kroków zrobiliśmy, ile pięter przeszliśmy. No taka do monitorowania naszej aktywności. I tutaj mam jeszcze dwie aplikacje. Terminarz do monitorowania cyklu menstruacyjnego, natomiast jakoś zupełnie mnie ta aplikacja nie zadowala i chyba będę szukać czegoś lepszego. No i Tinder, aplikacja randkowa. Zastanawiałam się, czy ją w tym filmie pokazywać. Natomiast sprawa wygląda tak, że na dzień dzisiejszy bardzo dużo osób korzysta z tej aplikacji, natomiast oficjalnie nikt się do tego nie przyznaje. Nawet powstał niedawno polski film komediowy pod tytułem Planeta Singli o właśnie podobnego typu aplikacji i różnych perypetiach związanych z jej korzystaniem. Także pokazuję, bo wiem, że wiele osób z niej korzysta. Ja osobiście się tego nie wstydzę, więc mam. No, ale to jest taki temat tabu, tak samo jak kiedyś było z kontem na sympatię, że wszyscy mieli i nikt o tym nie mówi. Tak samo wśród moich znajomych. Bardzo wiele osób ma Tindera, wiele osób ja znalazłam na Tinderze, że mają, chociaż się nie przyznają. No, ale tak jak mówię, nikt oficjalnie o tym nie mówi. Ja też profilaktycznie mam to na ostatniej stronie, żeby nikt nie widział, ale wam pokazuję. No, to tak, tyle. I w zasadzie to jest wszystko, co mam na moim iPhone'ie. Nic specjalnego. Tapetę sobie zmieniłam na jakąś tam systemową. Zrobiłam trochę porządku z tymi aplikacjami, folderami i tak dalej. No i tyle. I jeżeli taki film wam się podobał, to dajcie oczywiście kciuka w górę. Jeżeli macie jakieś super aplikacje, które chcielibyście mi polecić i z których koniecznie powinnam skorzystać, to też piszcie na dole w komentarzach, bo ja cały czas poszukuję ciekawych aplikacji. Tutaj widzę, że nie mam, gdzieś wyrzuciłam, ale ostatnio jeszcze miałam jakieś aplikacje z ćwiczeniami, ale też się to nie sprawdziło, więc pousuwałam. I to już wszystko w tym filmie. Jeżeli taki film o tym, co jest na moim iPhone'ie, wam się podobał, to dajcie kciuka w górę. Piszcie w komentarzach również, jakie są wasze ulubione aplikacje na iPhone'a. Ja chętnie jeszcze coś sobie doinstaluję. Bardzo mnie to zawsze cieszy, kręci, sprawia mi dużą radość sprawdzanie nowych aplikacji. Także piszcie, bo tutaj uważam, że aplikacji nigdy za wiele. Jeżeli chcecie być na bieżąco z moimi filmami, to subskrybujcie mój kanał. Zapraszam was także na bloga, Facebooka, Instagrama. Wszystkie linki w opisie na dole. I do zobaczenia już niedługo w kolejnych filmach. Trzymajcie się ciepło, pa, pa!